pierwszej. Będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zobaczmy. 10. minuta meczu. Wrzutka w pole karne. Ciekawie rozegrany ten stały fragment gry. 1-0 prowadzi Chojniczanka. Ależ zagapili się tutaj zawodnicy KKS-u Kalisz. Głucha cisza na stadionie. No i myślę, że błąd Mateusza Górskiego też w bramce, ale przede wszystkim przysnęła te... Śledząc oczywiście cały czas ten stały fragment gry. Zobaczmy, jest dośrodkowanie. Wyrzucony tutaj tym dośrodkowaniem zawodnik Chojniczanki. Jeszcze wraca piłka w pole karne i będzie bardzo niebezpiecznie. 2-0! Tak jest! Ależ punktuje tutaj Chojniczanka. Kolejny strzał na bramkę, kolejny rzut rożny. Kolejny raz obrona KKS-u Kalisz naprawdę pogrążona w jakimś letargu, w jakimś głębokim śnie, mam wrażenie. Stoi pat. Bardziej czuję, że dzisiaj, podobnie jak przez większość tego sezonu, dużo im wychodzi. I pomimo tego, że gra mocno eksperymentalnym składem, to nie widać tego, jeśli chodzi o spadek jakości. Teraz nie najlepsze zagranie Karbowego. Będzie okazja dla Piotra Giela, który wychodzi sam na sam. Giel trzeba to wykończyć, ale znakomicie tutaj powstrzymuje Piotra Giela Mateusz Bartosiak. Jeszcze okazja KKS-u, żeby poprawić. Strzał na bramkę i mamy 2-1! No to jest jakiś pozytywny aspekt. Mam wrażenie, że Michał Borecki, autorem tego gola, drodzy Państwo, udało się oddać celny strzał na bramkę. Pokonany 21-letni debiutant Szymon Lewandowski. No i proszę, trzeba... No to zobaczmy, dośrodkowanie w pole karne. A jeszcze się tutaj zawahał, jeszcze poczekał. Wykonawca tego z tego fragmentu gry Adrian Łuszkiewicz. Teraz na krótko to rozegrane. Nestor Gordillo. Wraca ta piłka. Próba zagrania gdzieś tam na 5 metr. Jeszcze zgarnia to Jakub Staszak. 19-letni Staszak. Rozegranie futbolówki tutaj do boku. Kolejna wrzutka w pole karne. Piotr Giel jednak powstrzymany. Przegrywa tą główkę. Jeszcze dopada Nestor Gordillo. I kolejne dośrodkowanie. Czy 1-1? Jednak dribbling Nestora Gordillo. Troszkę uciekł tutaj do linii końcowej. I mamy drugą bramkę dla KKS-u. Ależ znakomicie zachował się tam Nestor Gordillo. Przepięknie wygrał pojedynek 1-1 z Kacprem Kasperowiczem. I posłał piłkę bardzo precyzyjnie w pole bramkowe. KKS Kalisz wraca z bardzo dalekiej podróży. Bardzo dobrze ustawiony tam na 3 metrze zawodnik KKS-u. Okazja, żeby dośrodkować. Może nawet uderzyć na bramkę. Zobaczmy. Niewygodne dośrodkowanie. Dobra piłka w pole karne. Mamy bramkę numer 3 dla Chojniczanki w tym spotkaniu. 65. minuta meczu. No i wychodzą ponownie na prowadzenie goście. Bardzo dobre dośrodkowanie Chojniczanki. I znakomicie wyskoczył tam do tej główki